Na polach coraz mniej kombajnów, pojawiły się ciągniki z pługami, chyba na terenie gminy Męcinka już po żniwach. No tak, dzień dobry. No tak jak widać dookoła, mamy już powykaszane, żniwa są, można powiedzieć, skończone. Może w terenach górzystych gdzieś tam jeszcze pozostały jakieś tam zboża, jare i tak dalej, ale na ogół na pewno w 90% żniwa są skończone. Czy w tym roku rolnicy mają jakieś powody do narzekania? No w tym roku do narzekania na pewno jakieś tematy się znajdą, szczególnie może w pszenicach. Gryzonie nam tu trochę zaszkodziły, tak? No, ale ogólnie jest, można powiedzieć, że w miarę dobrze, tak? W miarę dobrze to z hektara ile można zebrać tej pszenicy? Proszę się pochwalić nam. No, niedobrze tak się bardzo chwalić, ale no, pszenica oscylowała w plonie gdzieś od 5 do 7 ton, zależy na których kawałkach. Jeżeli chodzi o jęczmienie o zimę, no plonowały między też 7-8 ton. Jęczmień nas bardzo dobrze zaskoczył w tym roku. Bardzo ładnie nam zaplonował, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o rzepak o zimy, no to tu był rodzynek w tym roku, tak? No nikt się nie spodziewał tych plonów. Wyglądały bardzo źle te rzepaki od wiosny, dlatego że pogoda im cały czas nie sprzyjała, tak? Była sucha wiosna, później były co, przymrozki, później jakieś tam letkie gradobicia też przeszły, ale rzepak się wybronił w tym roku i jesteśmy prawdopodobnie no, najlepiej zadowoleni z tych plonów rzepaczanych. I taka klęska urodzaju to często owocuje tym, że ceny w skupach są bardzo niskie. No tak, jeżeli chodzi o zboża, no to ceny mamy, oscylują się tam gdzieś w przedziale 650 zł, 655 co nam tu proponują na razie. No są to ceny takie no, na pograniczu opłacalności. No zobaczymy, poczekamy do końca roku, co się będzie działo, jaki rozwój sytuacji. Zobaczymy, co tam w krajach oszczędnych dookoła, co tam się będzie działo z plonami, tak? U pana w gospodarstwie już po żniwach, a będą jakieś dożynki w tym roku? No, coś może będziemy planować zrobić, jakieś dożynki wypadałoby, malutkie, delikatne, bo oczywiście z koronawirusem no nie możemy tu za bardzo szaleć, ale postaramy się, żeby jakoś to wyszło w miarę dobrze. Na pewno wybierzemy się do kościoła z plonami, jakąś mszę dzięczynną, podziękować Panu Bogu za te dobre zbiory, jak na ten rok. Ale odpoczynku chyba nie ma. Co teraz przed Wami? Jakie plany? No odpoczynku nie ma, no z tego względu, że no, robimy jakieś tam prace już przygotowawcze do nowych zasiewów, tak? Czyli zaraz będziemy rzepaki zasiewać, czyli no praca cały czas do jesieni non stop jest, tak? To kiedy rolnicy wyjeżdżają na wakacje? No wyjeżdżają tak między końcem, zakończymy żniwa i mamy tam jakieś tam zawsze 5 dni wolnego, można powiedzieć. Czyli no może na przyszły tydzień coś się uda. Fajnie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo również.